Pamiętacie to uczucie, kiedy pierwszy raz oglądaliście film o superbohaterach lub graliście w grę akcji i bardzo chcieliście mieć jakąś supermoc? Cóż, ja też tak miałem. A teraz problem polega na tym, że moje życzenie się spełniło. Pewnego dnia grałem w grę wideo i zdobyłem szósty zmysł, sokoli wzrok. To było niesamowite. Widziałem w ciemności, dostrzegałem ukrywających się przede mną ludzi i zauważałem szczegóły z odległości wielu kilometrów. Zanim poszedłem spać, zastanawiałem się nad tym, jak taka umiejętność sprawdziłaby się w codziennym życiu. Rano obudził mnie dźwięk budzika. To pierwszy dzień szkoły po Halloween. Właśnie chciałem wziąć okulary z szafki, kiedy zauważyłem coś bardzo dziwnego. Już teraz dobrze widzę. Nie potrzebuję ich. Moja krótkowzroczność zniknęła i wszystko wokół wygląda inaczej. Przynajmniej mój brat nie będzie mnie już nazywał okularnikiem, ale numer. Gdy rzuciłem okiem na pokój, zauważyłem, że szafka nocna ma inny odcień, a nawet więcej kolorów niż mi się dotąd wydawało. Jak to możliwe? Powinienem komuś o tym powiedzieć? Nie sądzę, żebym kiedykolwiek w życiu widział wyraźniej. Czy naprawdę zyskałem sokoli wzrok, tak jak bohater gry? Wszyscy wiedzą, że najlepszy wzrok mają ptaki drapieżne, takie jak orły i sokoły. Założę się, że codziennie jedzą sporo marchewek. O, chwileczkę. Wiedzieliście, że te marchewki to mit? Zanim jeszcze przyszliśmy na świat, brytyjskie siły powietrzne opracowały nowe radary, które pomagały im wykryć i zestrzelić samolot wroga w nocy. Ponieważ to było ściśle tajne, piloci pytani o swój sekret odpowiadali: cóż, to dlatego, że jemy dużo marchewek. Z tego powodu wiele osób myśli, że dzięki marchewkom będą świetnie widzieć. No, lepiej zejdę na dół, zanim spóźnię się do szkoły. Nie jestem pewien, czy powinienem komukolwiek o tym mówić. A co jeśli ktoś zapyta o moje okulary? Będę musiał coś wykombinować. Poszedłem do kuchni, gdzie mama już przygotowywała śniadanie. Super, gofry! Postawiła przede mną dwa gofry przekrojone na połówki. Kiedy sięgnąłem po syrop, zobaczyłem, że wypływa z butelki w zwolnionym tempie i rozlewa się w najrozmaitsze kształty, a do tego wyjątkowo odbija światło. Hipnotyzujący widok. Ups, teraz całe gofry są oblane syropem klonowym. Mniam. Po śniadaniu pobiegłem złapać autobus. Mój wzrok skupił się na drzewie w parku oddalonym o 3 km. Wcześniej nawet nie wiedziałem o jego istnieniu. Czy to mrówki wspinają się po pniu? Hej, spójrzcie na ich malutkie nóżki tuptające jedna za drugą. Jak to możliwe? Okej, bez wątpienia, mam teraz supermoc. Zastanawiałem się, jak mogę to wykorzystać. Chyba nie będę musiał uczyć się do egzaminów. Mogę po prostu przykleić książkę do drzewa, wyjrzeć przez okno i przepisać odpowiedzi na wszystkie pytania. Nigdy więcej nie będę musiał się uczyć. Ten sokoli wzrok coraz bardziej mi się podoba. Ta fajna sztuczka jest możliwa, ponieważ ptaki drapieżne mają w siatkówce coś, co nazywa się dołkiem środkowym. To małe zgłębienie mieści 1500 komórek na 6,5 cm², czyli 4 razy więcej niż miałem dotychczas. To tak, jakby oko działało na zasadzie lustrzanki. Zawsze chciałem mieć taki aparat, żeby przybliżać przedmioty, które znajdują się bardzo daleko. Teraz mam taką funkcję w oku. A rozdzielczość jest naprawdę niesamowita. Żeby pokazać wam, o co mi chodzi, muszę włączyć iPada. Poczekajcie. No dobrze, spójrzcie, jak moja siatkówka widzi piksele. Są tak małe, że niemal niewidoczne. Tak więc może zmieścić całą masę pikseli w jednym małym punkcie. Żeby uzmysłowić wam, jak widziałem wcześniej, muszę przekopać szufladę taty. No, tu jesteś. To niezniszczalna Nokia 3310. Spójrzcie na ekran. Ma tylko kilka bardzo widocznych pikseli na takiej samej powierzchni. Chciałbym teraz pograć w węża, ale mam ochotę na więcej eksperymentów związanych z moim wzrokiem. Mój najlepszy przyjaciel jako pierwszy zauważył, że nie mam okularów. Dlatego też zdradziłem mu swoją tajemnicę. Na początku mi nie wierzył, więc postanowiliśmy spotkać się po lekcjach, żeby przetestować mój ulepszony wzrok. Poszliśmy na boisko. Ja stanąłem po jednej stronie, a on po drugiej. Zaczął pisać coś na swoim telefonie i krzyknął do mnie: "Przeczytaj, co właśnie napisałem!" Moje źrenice rozszerzyły się, powiększyłem obraz i krzyknąłem do niego: "Wczoraj zamiast do szkoły poszedłem na lody z kuzynem. Hej, dlaczego nie ze mną?" Po szkole poszliśmy razem do domu. Mój kumpel zauważył 5 wiewiórek, które siedziały na drzewie kilka metrów od nas i wskazał najmniejszą. Zapytałem, czy mówi o tej rudej sprzęgą na futrze. Rzucił mi zdziwione spojrzenie i obaj uświadomiliśmy sobie, że widzę też więcej kolorów i odcieni. Podczas gdy on zauważył tylko 5 identycznych wiewiórek, ja widziałem różne kolory, nawet takie, których nigdy wcześniej nie znałem. Szedłem dalej i podziwiałem setki odcieni zielonej trawy. Nagle zauważyłem coś kątem oka. Co robią na niebie te fale jasnofioletowego światła? Czy to ultrafiolet? Wow! Chciałbym, żebyście mogli to ze mną zobaczyć. Chyba muszę iść do okulisty na badanie wzroku.
Przedtem widziałem bardzo słabo. Mój wynik to 20 na 100. To oznacza, że musiałem stać 5 razy bliżej jakiegoś obiektu niż osoba z dobrym wzrokiem, żeby go zobaczyć. Ktoś, kto widzi prawidłowo, zobaczy ten sam przedmiot z odległości 20 stóp, czyli 6 metrów. Właśnie dlatego jego wzrok jest oceniany jako 20 na 20. Teraz role się odwróciły. Ponieważ widzę jak ptak drapieżny, zauważam szczegóły z daleka, nawet bez mrużenia oczu. Założę się, że mój lekarz w to nie uwierzy. Mógłbym mu powiedzieć, że sokoły nie mają krótkowzroczności ani dalekowzroczności, ale wtedy musiałbym się bardzo tłumaczyć. Wieczorem byłem już zmęczony i czułem, jakby moje oczy nieco spuchły. Muszę wrócić do domu i sprawdzić, co się dzieje. Ej, moje oczy przesunęły się trochę na boki twarzy. Tak dziwne. Teraz tęczówki są bladożółte z nutą złota i zieleni. I widzę też jakieś fioletowe linie. Chwileczkę. Mam nie jedną, ani dwie, ale trzy powieki? O co chodzi? Zdaje się też, że moja głowa zmalała. Może dlatego, że mózg u drapieżnych ptaków jest mniejszy niż ich oczy. Matko, mam nadzieję, że mój mózg się nie skurczył. Nie jestem zły, więc o co chodzi z tym grymasem? Staram się uśmiechać, ale bezskutecznie. Jeszcze ten grzebień na głowie, który sprawia, że wyglądam na wściekłego. Usłyszałem muchę, która lata po pokoju. Odwróciłem głowę, a ona wpadła mi prosto do oka. Spojrzałem w lustro i nie wierzyłem. Moja druga powieka zamknęła się i przetarła oko jak wycieraczka. Gdy podszedłem do lustra, zobaczyłem, że powieka unosi się do góry, zamiast w dół. Właśnie wtedy do pokoju wpadł bez pukania mój brat z okrzykiem: Milo zniknął. Milo to nasz kot. Przypomniałem sobie, że rano, kiedy szedłem do szkoły, zostawiłem otwarte drzwi. Nie mogłem się do tego przyznać, bo miałbym mnóstwo kłopotów. A więc powiedziałem spokojnym tonem: na pewno wróci, i kazałem mu zamknąć drzwi. Wiedziałem, że muszę dobrze wykorzystać swoją supermoc. Pamiętałem, że ptaki drapieżne potrafią zlokalizować każdą żywą istotę w okolicy. Cicho wyszedłem przez okno i zacząłem się rozglądać. Nie wiem, co się dzieje za ścianą, ale widzę ludzi w ich domach. Spacerowałem ulicą i obserwowałem rodziny przy kolacji, dzieci, które grają w gry wideo i dorosłych przed telewizorem. Po przejściu około 3 km zauważyłem, że Milo goni małego lisa w pobliżu autostrady. Natychmiast pobiegłem w jego kierunku. Udało mi się go złapać tuż przed ruchliwą drogą. Ruszyliśmy w drogę powrotną, żeby zakraść się do domu, zanim ktokolwiek zauważy moje zniknięcie. Cicho otworzyłem drzwi i wpuściłem go do środka. Sam wszedłem przez okno do mojego pokoju. Nie mogłem ryzykować, że ktoś mnie zobaczy. Jak zareagują moi rodzice, kiedy wrócą do domu? Chyba będę musiał im powiedzieć, żeby zobaczyli jasną stronę tej sytuacji. Po pierwsze, nie potrzebuję okularów, a po drugie, marzenia się spełniają. Postanowiłem pójść spać i porozmawiać ze wszystkimi o moim wzroku następnego dnia. Ale kiedy się obudziłem, wszystko było rozmazane. Sięgnąłem po okulary i założyłem je. Moja supermoc zniknęła. Pobiegłem do lustra i zobaczyłem, że oczy i twarz wyglądają normalnie. Może to było jednorazowe doświadczenie, ale bardzo mi się podobało. Mam nadzieję, że następnym razem, gdy zagram w grę, znowu otrzymam jakieś nowe supermoce. Mógłbym na przykład zostać Flashem. Jeśli dowiedzieliście się dzisiaj czegoś nowego, zostawcie łapkę w górę i udostępnijcie ten filmik znajomym. Mamy też więcej propozycji, które mogą Wam się spodobać. Musicie tylko wybrać jedną z nich, kliknąć i obejrzeć. Pozostańcie po jasnej stronie życia.